Przechodzimy do punktu O. Projekt zarządu. Bardzo bym prosił o przedstawienie. W sprawie opinii projektu oświetlenia w Parku Aleksandry Zagrody. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt oświetlenia w Parku Aleksandry Zagrody na zlecenie zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Budowa oświetlenia w Parku Aleksandry przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz uatrakcyjnych mieszkańców spędzenia wspólnego czasu. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo Pan. Powiem tak, nie znam dokładnego zarządu. Myślę, że około 80 000 całości. Jest rozłożone również etapowanie na lata 2013-2014. Nie jest to ze środków, o których była mowa budowa oświetlenia na terenie 912. Była to mowa z utrzymania w terenie, o którym mówiliśmy. Więc nie jest to z uchwały tej, która była głosowana z punktu M. To była jasne, to nie jest z tych środków, nie będzie finansowane. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Znaczy tak, docelowo ma być 45 punktów świetlnych, z tym, że lampy są lampami parkowymi, żeby też była jasność. Tak. One są znacznie tańsze w normalnej lampy, takiej lampy około 2000-3000 kosztów. Mówię, to bodajże 40-45 tych punktów, nie pamiętam w tym momencie. Jest sporo tych punktów. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę wobec pierwszego, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt.